Chciałbym, abyśmy dzisiaj zajrzeli do Ewangelii Łukasza, ósmego rozdziału i przeczytali znaną historię w wersetach zapisanych od 40 do 56. Ewangelia Łukasza, ósmy rozdział, wersety od czterdziestego do 56. A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud i wszyscy bowiem oczekiwali go. I oto przyszedł mąż imieniem Jair, a ten był przełożonym synagogi i padł do nóg Jezusa. I prosił go, aby wstąpił do jego domu. Gdyż miał córkę, jedynaczkę, w wieku około dwunastu lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego. A niewiasta, która miała krwotok od dwunastu lat i na lekarzy wydała całe swoje minie, a nikt nie mógł jej uleczyć, podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szat jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta spostrzegszy, że nie mogła utaić się, że się nie mogła utaić, podeszła z drżeniem i patrzy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, córko, Wiara Twoja uzdrowiła Cię, idź w pokoju. A gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś do przełożonego synagogi mówiąc, Zmarła córka Twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś usłyszawszy to powiedział mu, Nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. I przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi, ojcu i matce dziecka, A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł: Nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś ujął ją za rękę, zawołał głośno: Dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i wstała zaraz, a on polecił jej, aby dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice, on zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Młodzi ludzie, trzeci zlot młodzieżowy w kołbrzegu, z tematem na wiarę. Dobiega końca. Jak wskazuje sama nazwa, tematem dominującym zlotu była słowa wiara, wiara. Pismo Święte w wielu miejscach mówi o wierze, podkreśla rolę wiary, czy mówi o konieczności wiary w relacjach człowieka z Bogiem, wskazuje na wiarę. Temat zlotu został, jak nie mam, zaczerpnięty z 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków. Tam mamy ukazaną jedną z pięknych definicji wiary. Pierwszy tekst powiada bowiem, a wiara jest pewnością. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Może ktoś kogoś dziwić fakt, że wiara może być pewnością czegoś, czego jeszcze nie widać, czego nie mamy? Przed oczyma naszymi fizycznymi, czego nie możemy dotknąć, choć być może się tego spodziewamy. I z tego powodu, że tego nie widać, że tego nie ma jeszcze, wielu ludzi odrzuca wiarę jako zupełnie nieprzydatną, przy tym myląc czasem wiarę biblijną z jakimiś marzeniami swoimi, życzeniami, czy też usilną chęcią tego, by stało się to, o czym, o czym myślą. Mam nadzieję, że przez moment będziemy mogli porozmawiać i popatrzymy, jak działa wiara, czym ona jest. Popatrzmy najpierw i przytoczmy kilka sztandarowych wierszy, które odnoszą się właśnie do tego zagadnienia, odnoszą się do wiary. Wracając do listu do Hebrajczyków, do 11 rozdziału, werset 6 powiada tak. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Słuchajmy uważnie. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Możemy odrzucić lub zaprzeczyć pewnym faktom. Możemy polegać na subiektywnych naszych uczuciach, bądź je zupełnie ignorować. Bo jak często mówimy, czujemy to albo nie czujemy tego, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Boża zasada brzmi tak. Bez wiary nie możemy podobać się Bogu. Jeśli chcemy przystąpić do Boga, to po pierwsze musimy wierzyć, że On istnieje. Wydaje się, że to jest najprostsze, wierzyć, że On istnieje, bo tylko jak powiada Biblia, głupi, że w swoim sercu nie ma Boga. Zdecydowana większość ludzi odczuwa, odczuwa Boga w swoim sercu i wierzy, że On istnieje, ale nie jest to jedyny warunek. Aby rzeczywiście e, e, chcąc przystąpić do Boga, musimy w Niego wierzyć, w Jego istnienie, ale po drugie, iż On nagradza tych, którzy Go szukają. Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Wiara jedynie w istnienie Boga nie jest pełną wiarą. Nawet Słowo Boże powiada, że diabli wierzą, a przecież no, nie będą ludźmi zbawionymi. Wiara w istnienie Boga nie jest pełną wiarą, a też zupełnie nieprzydatną wiarą. By była pełną wiary, wiarą, musimy wierzyć i doświadczyć, że On ingeruje w nasze życie, że odpowiada na nasze modlitwy, nagradza tych, którzy go szukają. Ktoś powie tak: Ja tam nic nie słyszę, a też nie jestem pewny, czy to, co dzieje się w moim życiu, czy w życiu moich bliskich, to jest Jego ingerencja, Boża ingerencja, Jego odpowiedź, czy to zadziałał jakiś zwykły przypadek. Czasem tak bywa, ludzie modlą się, modlą się o jakąś rzecz. A kiedy to się stanął, staje, zastanawiałem się. Hmm, czy to nie przypadek, że tak się stało? Czy to nie jest tak? E, a, modlimy się do Boga o rozwiązanie problemu, ale gdy jest on rozwiązany, mamy wątpliwości, czy to zrobił Bóg, czy może zadziałał zwykły przypadek. Klucz do życia w pełni wiarą jest tym, co powiedział: nagradza tych, którzy go szukają. Aktywność w szukaniu Boga jest nagradzana. Jeśli jesteś aktywny w szukaniu Boga, będziesz nagrodzonym. Bierność natomiast przynosi jedynie rozczarowania, stan marazmu i niepewności. Jeśli człowiek z całego serca szuka Boga, to z pewnością Bóg nie będzie się z nim bawił w ciuciu babkę. I nie chowa się przed szukającym Go, lecz On daje się znaleźć. Sam Jezus powiedział, znamy to słowo, proście, a będzie Wam dane. Tak? Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie otworzą Wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Albo jak u proroka Jeremiasza, Bóg mówi, gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham Was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie szukać będziecie całym swoim sercem, objawię się Wam, mówi Pan. U niektórych ludzi problem ze znalezienia Boga właśnie w tym, że go tak naprawdę nie szukają. Albo mówią, że go szukają. Chcieliby, ale jakoś jak im nie wychodzi, aby go szukać. Rzekomo szukają, a nawet czasem mówią, zazdroszczy innym ludziom ich wiary. Ale w gruncie rzeczy, bracia i siostry, to jest tylko wymówka, wymówka ludzka. Tak naprawdę tym ludziom nie zależy na tym, aby szukać Boga. A tym bardziej go znaleźć, bo podejrzewają, że to będzie się wiązało z pewnymi konsekwencjami i zmianami w ich życiu, których się boją. U niektórych ludzi problem ze znalezienia Boga właśnie w tym tkwi, że oni tak naprawdę nie chcą go znaleźć. Gdyby go szukali, to Boże słowo nie, nie zawodzi. Na pewno, z całą pewnością on się objawi i on daje się znaleźć. Drugą rzeczą, jaką mogliśmy powiedzieć o wierze, jest ta, o której mówi 11 rozdział Listu do Hebrajczyków odnośnie wiary, to jest, że ludziom, którzy ją posiedli, tym, którzy żyli w dalekiej przyszłości, tym, którzy żyją obecnie, ta wiara przynosi chlubne świadectwo. To ciekawe. Wiara może przynieść człowiekowi chlubne świadectwo. Właśnie drugi werset 11 rozdziału na ten temat powiada, jej to, a więc wierzę, zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. I nie ma znaczenia, jaki to był wiek, kiedy, gdzie ci ludzie żyli, jakie okoliczności, w których przebywali. Wiara tych ludzi czyniła rzeczy, które dziś, w świetle nauki i dominacji naszego rozumu, uznalibyśmy za paranormalne. List do Hebrajczyków wymienia w tym fragmencie całą plejadę ludzi wiary, którzy zdobyli co? Chlubne świadectwo. Czym dla tamtej była ich wiara? Czym ona jest dzisiaj dla nas? Czy chodziło tylko o intelektualną zgodę na to, czego nie byli jeszcze za bardzo świadomi i co nie za bardzo rozumieli? Czy chodziło o to, by postępować wbrew wszelkim zasadom logiki? Powiem tak, poniekąd tak, poniekąd tak. Gdy czytamy przykłady tych ludzi, możemy natychmiast zauważyć, że wiara, o której mówi Bóg, to nie jest wyrachowana przez nasz rodun zgoda na akceptację tego, co on mówi. Ale pełna ufność w tym, że to co mówi jest słuszne, jest dobre, jest godne, by temu się podporządkować. A więc biblijna wiara przejawia się zaufaniem, posłuszeństwem względem Boga i jego słowa. Mężowie opisani w 11 rozdziale listu do hebrejczyków, tacy jak Henoch, Noe, Abraham, Mojżesz i inni im podobni, uwierzyli Bogu i zaufali mu, Podporządkowali mu swoje życie w posłuszeństwie, dlatego dziś są bohaterami wiary. Imiona ich stały się sławne i znane jako przykład godny naśladowania. Ci ludzie postępowali zgodnie z tym, co potem napisał król Salomon w przypowieściach. Zaufaj panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Piękny werset, prawda? Czasem występuje on w życzeniach, które. Przesyłami jedni jednym, drugim, ale naprawdę on jest piękny. Nie tylko piękny, bo piękny, ale użyteczny dla nas, jeśli chcemy go stosować w naszym życiu. Zaufaj Panu z całego serca swego i nie polegaj na własnym rozumie. Jak to może być, że ktoś ma nie polegać na własnym rozumie, kiedy nasz rozum w zasadzie o wszystkim decyduje? Prawda? Ktoś powie tak, ależ bracie, czy nie mam się posługiwać rozumem? tak tylko ślepo wierzyć to jednak nie jest tak, że rozum nasz sprzeciwia się wierze, a wiara staje w opozycji do naszego rozumu. Są jednak sytuacje, i sami chyba przyznamy, że rozum staje się zupełnie bezużyteczny, że jesteśmy w punkcie, gdzie musimy podjąć decyzję, gdzie wszystko jest co przed nami to jest jedna wielka niewiadoma. Co wtedy robić? Co wtedy robić? Zdać się na przypadek, schować głowę w piasek, powiedzieć nie ma problemu? Albo popaść w jakąś beznadzieję, nie, Słowo Boże przynosi radę. Jaka to rada? Zaufaj Panu, zaufaj Panu. Czytaliśmy na początku dość znaną ewangeliczną historię historię sprzeszenia z córki Jaira. Ta historia, oprócz swojego tragizmu, zawiera bardzo istotne i ważne dla nas lekcje wiary i zaufania w Słowo Boże. Popatrzmy na tą historię. Oto niejaki Jair, przełożony synagogi, a więc osoba duchowna, osoba znana i szanowana w mieście, robi coś, na co nie każdy ani wtedy, ani dzisiaj nie może sobie pozwolić. Mianowicie pada do nóg Jezusa i prosi go jedno, by wstąpił do jego domu. Nie zawsze Jezusa zapraszano w ten sposób, jak Jair, ale Jair miał powód, by nawet wobec wielu obserwatorów, czy też zwykłych gapiów, tak właśnie postąpić, paść do nóg Jezusa. W domu bowiem umierała jego jedyna córka, jaką miał, miał za, miała zaledwie 12 lat. Wydaje się, że kiedy w życiu przychodzą na człowieka takie momenty i takie troski, i takie ciężary, wtedy łatwiej nam wołać do Boga i traktować Go jako ostatnia deska ratunku. W historii tej opisana jest również inna niewiasta. Stała z kolei cierpiała od 12 lat na krwotok i wcześniej wydała na lekarzy całe swoje mienie, ale nic jej to nie pomogło. Niestety, tak czasem bywa, że jeśli posługujemy się tylko i wyłącznie własnym rozumem, niewiele to nam w życiu pomaga. Czujemy się jedynie zawiedzeni. Czujemy się jako ci, którzy noszą ciągle ciężary i nie potrafią się ich pozbyć. I po 12 latach wreszcie zwróciła się do Jezusa. Pocieszające jest jednak to, że nie przyszła do niego tak jak dzisiaj próbuje się czasem przyjść, by spróbować jeszcze coś innego. Albo w być zasady pomoże albo nie pomoże, a co mi szkodzi, spróbuję. Przyszła pełna wiary, że samo dotknięcie się chociażby z kraju szat Jezusa przywróci jej zdrowie. Czy to nie było irracjonalne zachowanie? Okazuje się jednak, że wiara skutecznie działa w sercach tych, którzy ją okazują. Bo to przecież nie sam dotyk szaty Jezusa, ale właśnie wiara w sercu tej niewiasty sprawiła, że natychmiast została wyleczona swojej choroby. A Jezus, kiedy ją odprawia, nie powiada do niej niewiasto, zostałaś uleczona, bo dotknęła się mojej szaty. Jezus powiada, córko, wiara twoja cię uzdrowiła. Idź w pokoju. Weźmy jednak w tym momencie w skórę Jaira. Czujmy się w jego położenie. Tu liczyła się, jak nie mam każda minuta, każda sekunda, a nie dość, że tłumy przeszkadzają w szybki marszu w kierunku domu Jaira, to jeszcze inni zabierają ten cenny czas Jezusowi i opóźniają jego przybycie do umierającej dziewczynki. I rzeczywiście Jezus nie skończył rozmawiać, nie skończył rozmawiać z ową niewiastą, a ktoś przybiega do Jaira z taką hiobową wieścią. Umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. To rzeczywiście hiobowa wiadomość. Tak, dopóki jest jakaś nadzieja, dopóki życie choćby ledwo się tli w piersi bliskiej nam osoby, walczymy, modlimy się, mamy resztki nadziei, że może jakiś cud, może się coś odmieni. Jednak słowo śmierć, umar, umarła, jest jak zamknięcie księgi. Nic już nie może człowiek odmienić. To już jest koniec. Za późno, by cokolwiek robić się, karta jest zamknięta. Możemy sobie tylko wyobrazić, co w tym momencie czuł Jair. Może żywi te same uczucia, jak niegdyś Maria i Marta, kiedy umarł ich brat Łazarz, jakiś gorzki wyrzut. Gdybyś tu był, nie umarłby brat nasz. Gdyby Jezusa nie zatrzymywano po drodze, gdyby mógł dotrzeć trochę wcześniej, Jair został skonfrontowany z oczywistym dla każdego człowieka faktem. Za późno, to już koniec, nie można już więcej nic zrobić. Czy nasz rozum nie uznaje śmierci jako faktu, owej prawdziwej rzeczywistości, której nie można już odmienić? Czy w sytuacji, takiej sytuacji rozum może zaprzeczyć tym oczywistym faktom, jakim jest śmierć? A jednak Jezus w tej sytuacji mówi do Jaira coś, co przekracza zrozumienie ludzkie. Coś, co nie, za, co nie zamyka się w sposobie logicznego myślenia, co jest wbrew temu, co mówi nasze doświadczenie. Jezus powiada do Jera tak, nie bój się, tylko wiesz, a będzie uzdrowiona. Kiedy to Jezus powiedział? Przed tym, zanim dotarła do wiadomości do, do, do Jera, czy po? Po, oczywiście po. Do Jera dotarła wieść córka umarła, a Jezus powiada, nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. Któż z nas odważyłby się w ten sposób powiedzieć? I tu widzimy prawdziwy problem. To problem, które, którym wiara zawsze ściera się. Fakty widziane naszymi ludzkimi oczyma ścierają się z Bożym Słowem. Nasze doświadczenie i nasze przekonania ścierają się z tym, co mówi Bóg. Gdybyśmy byli na miejscu Jaira, powiedzmy tak szczerze. Komu byśmy uwierzyli? Temu człowiekowi, który przynosi wieść o śmierci oraz własnemu doświadczeniu na temat śmierci, czy też uwierzylibyśmy Jezusowi? Komu byśmy wierzyli? A może Jari nie dał wiary temu człowiekowi? Może nie do końca wierzył śmierć swojej córeczki? Przecież nie zawsze ludzie mówią prawdę, prawda? A dopóki człowiek sam się nie przekona, sam nie sprawdzi, sam osobiście, tak jak ten. Tomasz nie włoży swoich palców w rany Jezusa i ręki swojej, jego bok nigdy nie uwierzy. I oto wreszcie dochodzą do domu. Tam już tłum ludzi zawodzących, płaczących nad ciałem dwunastoletniej córki Eira. Wszyscy płakali i żałowali jej, a Jezus powiada nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. Faktycznie ci płaczący natychmiast posłali rady Jezusa. Co za wierzący ludzie, prawda? Przestali płakać. Ale ich płacz zamieni się w szyderczy śmiech. Szyderczy śmiech. Pismo bowiem powiada, wyśmiali go. Wyśmiali go, bo wiedzieli, że umarła. Co w takiej sytuacji można zrobić, kiedy ktoś już umarł? Jezus powiada, nie umarła, śpi. A ci go wyśmieli, bo widziała, bo wiedzieli, że umarła. Możemy jednak spokoju zostawić tych ludzi. Ich współczucie jest tyle warte, co ich zachowanie. Niestety to jest domena wielu ludzi w dzisiejszych czasach, to na marginesie możemy powiedzieć, niby współczują, niby płaczą z nami, ale gdy tylko się odwrócą, zaczynają się śmiać. Dlatego Jezus kazał ich usunąć. Nie pozwolił im wejść do, do izby, gdzie miała zmartwychwstać się właśnie ta, ta dziewczynka. A co z Jairem, co z Jairem? Czy oczy Jego nie widziały, że faktycznie śmierć zabrała mu córkę? Czy dotykając jej zimnego ciała? Nie mógł być przekonany, że śmierć stała się faktem, nie musiał już polegać na opiniach innych ludzi, choćby tych, którzy wcześniej donieśli mu o śmierci Jego córki, teraz jego własne doświadczenie mówi, jego wzrok, jego dotyk mówi, że to jest koniec, córka zmarła. Wypowiedź Jezusa przeczy jednak ludzkiemu faktowi, ludzkiemu doświadczeniu, choć zarówno my, jak i tamci potrafimy odróżnić sen od śmierci, prawda? Ponad wszelką wątpliwość dziewczynka nie spała, lecz zmarła. Tak jak i łazarz, o którym Jezus również powiada, idę zbudzić go ze snu, a to już był czwarty dzień, kiedy został pochowany i nawet cuchnął w grobie, jak mówi Boże, Boże Słowo. Czy w miejscu Jeira ufalibyśmy bardziej teraz własnemu doświadczeniu i temu, co widzą nasze oczy, czy też może wbrew faktom i naszemu doświadczeniu uwierzylibyśmy Jezusowi? To jest właśnie biblijna wiara. Kiedy zaczynamy wierzyć, nawet i wbrew faktom, tym faktom, które widzą nasze oczy, nasze zmysły. W Biblii mamy opisany piękny przykład ojca wiary Abrahama. Pamiętacie, co jest o nim powiedziane? W liście do Rzymian w czwartym rozdziale czytamy o nim. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów. Zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo Twoje. I nie zachwiał się w wierze. Choć widział, co widział, obmarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obmarłe łono Sary. I nie zwąpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność. Piękny przykład. Mając zupełną pewność, że cokolwiek, cokolwiek on obiecał, ma moc uczynić. I dlatego poczytana mu to zostało za sprawiedliwość. Na tych przykładach, bracia i siostry, możemy wyraźnie widzieć, iż Boże Obietnice, jego słowo jest większe niż nasze doświadczenie, nasz rozum i to, co my nazywamy faktem. W świetle Bożego Słowa to jest oczywista oczywistość, jak to miał Pan Prezes P. Jarosław K., przestaje być oczywistością, prawda? To, co dyktuje i podpowiada na nasz rozum, nie może stać na szczycie jako sędzia, by weryfikować prawdę, która jest zawarta w Bożym Słowie. Rozum nasz nie jest ostateczną instancją w rozstrządzaniu, czy tak jest, czy tak nie jest. Jedynie Bóg i Jego Słowo jest tym, co jest pewne, jest prawdziwe i jest warte Jego zaufania, zaufania naszego. Wiara rodzi się w oparciu o słuchanie Bożych faktów, Bożego słowa. Taka wiara polegająca na zaufaniu i posłuszeństwie Bogu jest jedynie prawdziwą wiarą, wiarą, która nigdy nie zawodzi. Wszyscy znamy wersję z listu apostoła Pawła do Rzymian, kiedy powiada: wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Nie ma innego sposobu wzbudzić prawdziwą wiarę jak słuchać Bożego Słowa. Nie ma innego sposobu. I chciałbym to młodym też zostawić w pamięci. Nie można inaczej zbudzić wiary w swoim sercu, jak przez czytanie, słuchanie Bożego Słowa. W tym kontekście warto przytoczyć słowa Pisma Świętego, które napomina nas, abyśmy nie opuszczali wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju. Bo tym samym pozbawiamy się słuchania z wiarą, bo tym samym pozbawiamy się słuchania Boga samego, wręcz uciekamy od słuchania Słowa Bożego. Czasem ludzie mają złe wyobrażenie o wierze. Powiadają, gdybym ujrzał naocznie jakiś cud, z pewnością bym uwierzył. Nic bardziej mylnego. Nawet zwodnicze nasze doświadczenie mówi, że to nie jest prawdą. Widząc cud, i tak myślimy, że to przypadek, że to zbieg okoliczności i takie inne podobne drdy mały głosimy. W internecie. Ostatnio, nie mogłem tego otworzyć, ale pewnie może do nim młodzi ludzie otwierają. Taki link był, ktoś tam zmartwychwstał, prawda? No nie bywa rzecz, ktoś zmartwychwstał. I, i to miał być jakiś dowodem, prawda, tego, że rzeczywiście Boża Moc działa. Czy tak faktycznie jest? A co nas to podziwia, ktoś tam zmartwychwstał, prawda? Albo czy wierzymy? A czy to tak naprawdę była? Może tylko spało? A może, może tylko w jakimś targu był i go, i go podnieśli? Nie wiadomo. E, wiara nie rodzi się przez oglądanie. Wiara nie rodzi się przez widzenie cudów, e, e, bo słowo Boże powiada, gdyż wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Znaczy to tyle, że wiara nie powstaje z oglądania. Wiara powstaje ze słuchania Bożego Słowa. Czasem mówimy, gdybym coś czuł. Poczuł Boga, to bym wtedy uwierzył. Ale wiara nie jest uczuciem, nie jest też związana z naszymi uczuciami. Żadne uczucie nie może być motorem do powstania wiary. To nie jest tak, kiedy jest mi dobrze, kiedy moje uczucia są zadowolone, to ja wierzę. A kiedy jest źle, to już przestaję wierzyć. Uczucia mnie kierują w tym kierunku, aby powiedzieć: Nie ma Boga, bo przecież no, czuję się podle. Prawda, modliłem się o coś, nie zostałem wysłuchanym, nie ma Boga, nie ma Boga. Uczucia nasze nie mają żadnego wpływu na naszą wiarę. W internecie znalazłem taki obrazek. Może uda nam się go wyświetlić, jeśli, jeśli jest o piękne, tak? Muszę go trochę wyjaśnić dla młodszego pokolenia, bo to jest pociąg, nie wiem, młodzi czy wy wiecie, tak? Dzisiaj pociągi inaczej wyglądają, ale kiedyś to była taka lokomotywa parowa, tak. Później za nią jechał taki wagonik. Nazywa się węglarka. Wiecie, do czego służył? Do przewozu węgla. po co ten węgiel? No ten węgiel maszynista rzucał, prawda, tam do środka, do kotła i to się wtedy poruszało, a później dopiero były, były doczepione do niego wagonu. Ten ma akurat jeden wagon, ale tych wagonów może być znacznie, znacznie więcej. Lokomotywa to są fakty. Lokomotywa to są fakty. Choć trzeba tutaj mocno zaznaczyć, że to nie jest to, co nasz rozum i doświadczenie uznaje za fakt, ale fakty, o których mówi Bóg, jego słowo, jego słowo jest prawdą. To jest fakt, to jest fakt. I za do lokomotywą doczepiona jest właśnie ta węglarka. To jest nasza wiara. Ta węglarka, zauważmy, byłaby zupełnie bezużyteczna, gdyby nie była połączona z jakąś atrapą maszyny, gdyby była połączona z czymś nieprawdziwym, z czymś, co nie jest faktem. Tak czasem ludzie próbują łączyć coś, sobie wymarzą i powiedzą, wierzę w to gorąco, że to się stanie. Zaraz. A jak, jak, jak jest z faktem? Czy to jest fakt, czy to jest tylko moje wyobrażenie? Czy to jest coś, co ja sobie wymyśliłem jako, jako fakt? Wiara nasza musi być zakorzeniona, uchwycona, e, musi być połączona z tymi prawdziwymi faktami, jakim, jakim, jakim jest Boże Słowo i Jego. Obietnice. Bywają w życiu człowieka właśnie takie atrapy. Ludzie sobie coś wymyślą albo coś zażyczą, chcą to gorąco wierzyć, że tak się stanie, ale to tak nie działa. Myślicie, że to tylko ludzie świecy tak myślą? Nie. Pamiętam kiedyś, nie będę mówił ani o Boże, którym to było, ani, ani, ani jakichś szczegółów, ale. Dawno temu na fali tej, że jeśli się wierzy, to się to stanie, ludzie młodzi, młodzi zaczęli modlić się o nyskę. Wiecie, co to nyska? To jest taki samochód osobowy, prawda? Bo sądzili, że to będą, będą mogli jeździć od zboru do zboru tymi. I wymyślili sobie, że Pan Bóg da im nyskę, bo oni w to gorąco wierzą, prawda? Nawet Bogu powiedzieli, że to ma być kolor niebieski, bo tak im się podobał. I modlili się gorąco: Panie, daj nam nyskę niebieskiego koloru. Wierzymy w to, że tak się stanie. I Bóg ich zawiódł. Nie dał im nyski. Żadnego innego zresztą samochodu też nie. Wiara nie była uczepiona w właściwym miejscu, była uczepiona w atrapie. Wiara nasza może jedynie być skuteczną, prawdziwą, jeśli lokomotywą jest Bóg, jego słowo, jego obietnice. Jedynie takich faktów możemy uczepić się, uczepić się wiarą. Inną zaś pomyłką jest to, że niektórzy próbują weglarkę postawić na przedzie przed lokomotywą. Powiadają, wszystko dla wiary jest możliwe, wszystko jest możliwe wierzącemu, jest nawet taki werset, prawda? Wystarczy, że będziesz głęboko i długo wierzył i wyznawał, a stanie ci się tak, jak wierzysz. Ale to jest religia New Age. To jest religia New Age. Jakże wiele tej religii jest w chrześcijańskich wyznaniach również i zakorzenia się coraz bardziej. Węglarka natomiast nigdy nie ciągnie lokomotywy, ale jest dokładnie odwrotnie. Tym bardziej, gdybyśmy z przodu chcieli postawić wagon zwany naszymi uczuciami oczywiście uczucia są ważne, ale to, że one w ogóle się poruszają, to jest zasługa lokomotywy i węglarki. Uczucia jednak nie są naszą siłą napędową, nawet i dla wiary. Również uczucia nie mają wpływu na fakty. Chyba, że to są nasze fakty, dostrzegane z naszej ludzkiej perspektywy, wtedy naszą wiarę uzależniamy od naszych uczuć. wtedy, jak powiedziałem, jeśli coś się stanie, to dobrze, jeśli coś się nie stanie, no to tragedia. To już w ogóle jest, jest, jest klapa. Pomyślmy jeszcze raz, bracia i siostry, o Jairze. Czy wpadły w osłupienie i w ogromną radość, gdyby chciał zawierzyć swoim odczuciom i swemu doświadczeniu? Z pewnością nie. To uczucie byłoby wręcz odwrotne: smutek, żal, płacz i narzekanie. Ale Boże fakty, Boże Słowo ma moc zmienić nasze uczucia. Musimy tylko zaufać Jezusowi. To właśnie lokomotywa ciągnie i porusza wagon. Nigdy zaś nie dzieje się odwrotnie, iż to wagon ciągnie lokomotywę. Boże fakty i nasza wiara w nie zmieniają nasze uczucie. A więc to, co najważniejsze w życiu, jest to, by wiarę ulokować w właściwym obiekcie, umocować ją w właściwym miejscu, ona musi być połączona z Bogiem i z Jego Słowem. Prawdziwa wiara jest decyzją. Prawdziwa wiara jest decyzją. Decyzją zaufania i podporządkowania mu swego życia, to znaczy Bogu. To taką decyzję podejmuje, może być uważany za człowieka szczęśliwego i jest szczęśliwym człowiekiem. To podejmuje decyzję, by być posłusznym w Bogu, nawet i wbrew własnemu rozumowi, wbrew pewnym faktom, które nam wydaje się faktami, ale zgodnie z Jego słowem, jest człowiekiem szczęśliwym. Psalmista powiedział, moim szczęściem jest być blisko Boga. Po to, by mu ufać, po to, by mu zawierzyć, w najdrobniejszych szczegółach. Jeśli dzisiaj jesteś nieszczęśliwym człowiekiem, chciałbym Ci powiedzieć zaufaj Bogu. Zaufaj Bogu, powiesz swoje życie Bogu, złóż swoje życie w ręce Boga. Spraw, by Twoja wiara uczepiła się faktu, nie tego, który oglądasz swoim oczyma, ale tego faktu, który jest opisany w Słowie Bożym, który jest sam Bogiem, by się uchwyciła Boga, by uchwyciła się Jego słowa. I by wtedy i twoje uczucia mogły być właściwie poruszane na tym świecie, jak w tej lokomotywie, bo one zawsze są gdzieś w tyle, nigdy nie są na przodzie. Czy chciałbyś dzisiaj powiedzieć Bogu swoje tak i okazać posłuszeństwo? Co mówisz? Nie czujesz tego w swoim sercu? To mało ważne. To jest nieistotne, co czujesz. No, musisz mieć więcej czasu. Jakiego czasu? Ja tak nie wierzę tak do końca. Fakt to jest problem, jeśli nie wierzysz. Ale jeśli wierzysz, możesz się Boga uchwycić. I to jest Twoja decyzja, aby podjąć tę decyzję bycia posłusznym Bogu i Bogu zaufać z całym sercem, a On rzeczywiście może zmienić całkowicie moje i Twoje życie. Niech Bóg nam ten dopomoże. Amen.